Witajcie. Kiedy rozmawiam z różnymi osobami, które tutaj stoją, ludzie się pytają, kim jesteśmy. Do tego chciałbym odpowiedzieć. Jesteśmy członkami zborów ewangelicznych, różnych zborów w Warszawie. Zbory ewangeliczne były kiedyś w czasach reformacji rozpowszechnione w Polsce, więc nie jest to nic obcego. Jesteśmy tutaj od wieków, nie jest to nic dziwnego. Jesteśmy tutaj po to, żeby dzielić się z wami Ewangelią. I chciałbym przeczytać na początek część psalmu. Psalm 34. Dawidowy, gdy udawał obłąkanego przed Abimelechem, a wypędzony przez niego odszedł. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Dusza moja będzie się chlubić Panem. Niechaj słuchają pokorni i weselą się. Wysławiajcie Pana ze mną. Wywyższajmy wspólnie imię Jego. Szukałem Pana i odpowiedział mi i uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie i oblicze wasze nie okryją się wstydem. Ten biedak wołał, a Pan wysłuchał i wybawił go ze wszystkich ucisków jego. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan, błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. I ten ostatni werset jest kluczowy. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Słuchajcie, kiedy rozmawiam z ludźmi, często słyszę, że Bóg zabrał mi to, albo Bóg zabrał mi tamto, albo coś złego mnie spotkało, bo Bóg to zrobił. Gdyby to była prawda, to nie moglibyśmy o Bogu powiedzieć, że jest dobry, tak? Bo spotkało mnie coś złego, a złe rzeczy nie pochodzą od tego, kto jest dobry. Jeśli Bóg jest dobry, to raczej te dobre rzeczy pochodzą od Boga, a nie te złe. A kiedy spotka nas coś złego, to co mówimy? Mówimy, ale miałem szczęście, ale mi się przefarciło, a super, udało mi się. Oddajemy chwałę Bogu w ten sposób, czy raczej sobie samemu, albo jakiemuś nieprzyzwyczajonemu szczęściu. Zobaczmy, jak przewrotne jest nasze postępowanie. Kiedy spotka nas coś złego, przypisujemy to Bogu, o którym Biblia mówi, że jest dobry, a kiedy spotka nas coś dobrego, to nie przypisujemy tego Bogu, tylko sobie albo jakiemuś szczęściu. Ale słuchajcie, Pismo mówi coś zupełnie innego. Pismo mówi, że Bóg jest dobry, a to oznacza, że od Niego pochodzą te dobre rzeczy. Słucham? Dlaczego był potop? To też jest napisane. Bo był grzech na ziemi. Nie, to jest prawda. Rzeczy mówią, dowody temu przeczą. Potop był na ziemi. Bóg jest dobry. Słuchajcie, ten werset, który przeczytałem, on jest zaproszeniem. Zobaczcie i skosztujcie, że dobry jest Pan. Skosztujcie. Co to znaczy skosztować? Skosztować to znaczy spróbować czegoś. Jeśli ja mam przed sobą potrawę i na niej są różne rzeczy na talerzu, to jak chcę czegoś skosztować, to biorę widelec i jem. Prawda? Skosztować, spróbować. Tak samo tutaj. To jest zaproszenie dla każdej osoby, która tutaj przechodzi. Skosztujcie. Skosztujcie to znaczy spróbujcie. Pomódlcie się do Niego, zawołajcie do Niego, a zobaczycie, że On wam da odpowiedź. Może to nie zawsze będzie taka odpowiedź, jaką się spodziewacie. Może to będzie inna odpowiedź, niż się spodziewacie, ale na pewno będzie dobra odpowiedź, bo pochodząca z dobrego źródła, bo Bóg jest dobry. Pismo Święte mówi, ten psalm, który przeczytałem, jest świadectwem tego, że Bóg ratował i błogosławił wiele razy ludzi, którzy się Go bali i którzy u Niego szukali schronienia. I dziś chcemy się z wami podzielić tą myślą, abyście i wy spróbowali szukać u Niego schronienia. Dziękuję.